Odrzucenie jest doświadczeniem niemal uniwersalnym, tak starym jak sama ludzkość, często zakorzenia się w naszych najgłębszych lękach strachu przed tym, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, że nie należymy, że jesteśmy sami. Te bóle, choć głęboko osobiste, są paradoksalnie tym, co nas najbardziej łączy z innymi. Wyobraź sobie przekształcenie tego bólu, tego odrzucenia, w coś, co działa na Twoją korzyść, jak ostrze kształtowane przez własne doświadczenia. Tutaj razem zgłębimy moc psychologii odwrotnej, intrygującej strategii, która stosowana mądrze może odwrócić sytuację na twoją korzyść. Wyobraź sobie, że jesteś w stanie zamienić każde nie, które życie ci daje, w stopień na drodze do sukcesu. To nie jest tylko umiejętność, to sztuka. A dzisiaj jesteś o krok od nauczenia się 15 kluczowych lekcji, jak używać odrzucenia do budowania mostu w kierunku twoich marzeń i celów. Ale uważaj, droga jest pełna wyzwań. Strach przed odrzuceniem może paraliżować, trzymając cię przykutego do stref komfortu, które w gruncie rzeczy są wszystkim tylko niekomfortowe. To tutaj ta wiedza staje się Twoją największą siłą. Pokażemy Ci, jak stawić czoła temu lękowi, nie tylko aby go skonfrontować, ale użyć go jako paliwa DLA Twojej podróży ku sukcesowi. Przygotuj się na tę przemieniającą podróż, gdzie odrzucenie nie jest końcem, ale początkiem gdzie każde nie jest ukrytą okazją czekającą aż ją odkryjesz. To moment, by zmienić narrację swojego życia. Witaj w uniwersum, gdzie psychologia odwrotna i odrzucenie stają się twoimi najpotężniejszymi sojusznikami. Przechodzimy do pierwszej lekcji. Ale najpierw sprawdź, czy już subskrybujesz kanał, ponieważ na tym kanale otrzymasz doskonałe filmy takie jak ten, które poprawią twoje życie i rozwój osobisty. Zaczynajmy. Wiesz, jest coś bardzo ciekawego w życiu i w tym, jak radzimy sobie z ludźmi dookoła nas. Czasami spotykamy się z chłodem, pewnego rodzaju obojętnością, która wydaje się zamrażać wszystko dookoła. I powiem ci, to może być spory szok, ale co jeśli powiem ci, że jest sposób, by przejść przez to, nie pozwalając, by cię to zbiło z tropu? Dokładnie, jest w tym wszystkim pewien mistrzowski ruch. Po prostu idziesz dalej, nie zwracając uwagi na tych, którzy nie zwracają na ciebie uwagi. A teraz, jak to zrobić nie czując tej gorzkiej sensacji, nie pozwalając, by serce stało się ciężkie? Po pierwsze, musimy zrozumieć jedno. Problem nie leży w tobie, leży w osobie, która nie potrafi docenić Twojej wartości. I myśląc o tym, to mówi więcej o niej niż o tobie. Więc co robimy? Bierzemy tego cytrynę i robimy z niej lemoniadę. Skup się na tym, co naprawdę ma znaczenie. Ty, Twoje marzenia, Twoje projekty. Jest tyle dobrych rzeczy do zrobienia tyle przygód czeka na ciebie. Może to być zanurzenie się w książkach, rzucenie się w wir sportów, nauka czegoś zupełnie nowego, albo po prostu cieszenie się chwilą z ludźmi, którzy dobrze cię widzą, którzy cię naprawdę rozumieją. Kwestia tutaj nie polega na chęci zemsty na tych, którzy cię ignorują, ale raczej na przekierowaniu twojej energii na to, co naprawdę robi różnicę w twoim życiu. W końcu, czasami bycie ignorowanym boli, prawda? ale zamiast rozpamiętywać ten ból, bierzmy go jako paliwo do jeszcze większego wzrostu. To jak budowanie wokół siebie fortecy z samooceny i własnego szacunku, pozwalając, by każda obojętność po prostu odbiła się i wróciła, nie dotykając cię. Przyjęcie tej postawy to nie tylko dowód emocjonalnej dojrzałości, ale również wewnętrznej siły ogromnej. I wiesz co? Twoja wartość nie maleje tylko dlatego, że ktoś nie potrafił tego zobaczyć. Bądź silny, bądź prawdziwy wobec siebie samego i pozwól, by Twoje działania pokazały, jak niesamowity jesteś, głośniej niż jakikolwiek chłodne milczenie. To jest sposób, by nie tylko przetrwać obojętność, ale prosperować pomimo niej. To pokazanie sobie i światu, że jesteś dużo więcej niż jakakolwiek odrzucenie czy chłód. I ostatecznie to ta siła, ta zdolność do idzenia naprzód naprawdę definiuje, kim jesteś. Nie reaguj emocjonalnie, Ach, porozmawiajmy o takim wyzwaniu, radzenie sobie z odrzuceniem, nie pozwalając emocjom przejąć steru. Wiesz, to ta nieprzyjemna uczucie, które pojawia się, gdy jesteśmy ignorowani, zostawieni na uboczu. Pierwsza reakcja to chęć odpowiedzi, pokazania, że nam zależy, może nawet z odrobiną frustracji czy smutku, prawda? Ale co jeśli powiem ci, że istnieje sposób, by spojrzeć na to wszystko spokojniej i pewniej. Idźmy dalej tą drogą. Stoicyzm. Tak, mówimy o tej starożytnej filozofii prosto z antycznej Grecji, która do dziś ma nam wiele do nauczenia o sposobach radzenia sobie z życiem. Stoicyzm zaprasza nas do kroku wstecz i przyjęcia spokojnej postawy, zmierzonej reakcji, zamiast pozwolenia sobie na bycie porwanym przez wir emocji. To nie chodzi o udawanie, że nic nie czujemy, lub ukrywanie naszych emocji pod dywanem, daleko od tego. Chodzi o to, by nie pozwolić tym emocjom rządzić sytuacją. Kiedy ktoś cię ignoruje lub odrzuca, pomysłem jest nie destabilizować się, ani nie gonić za zewnętrzną walidacją. Zatrzymaj się na moment, weź głęboki oddech i zapytaj siebie: dlaczego to mnie tak bardzo irytuje? Często odkryjemy, że to nie sama odrzucenie boli, ale to, co ona w nas uruchamia, może te nasze niepewności, które trzymamy pod siedmioma zamkami. I tutaj wkracza praktyczna strona stoicyzmu. Ten moment bycia ignorowanym nie definiuje, kim jesteś. Stoicyzm uczy nas skupiać naszą energię na naszych własnych działaniach i odpowiedziach, nie na postawach innych. To kwestia kontroli, to co jest w naszym zasięgu, to jak reagujemy na sytuację, podczas gdy zachowanie innych jest poza naszą kontrolą. Więc następnym razem, gdy poczujesz się odrzucony lub ignorowany, pamiętaj: oddychaj, zastanów się i odpowiedz spokojnie. To nie tylko pomoże ci zachować spokój, ale także spojrzeć na sytuację z szerszej perspektywy, rozumiejąc, że twoja reakcja na ten moment jest o wiele ważniejsza niż sam moment. To zaproszenie do wzrostu, do lepszego poznania siebie i do wzmocnienia twojej zdolności do radzenia sobie z wyzwaniami, z równowagą i mądrością. Bądź uprzejmy, bądź życzliwy. Życie jest pełne takich chwil, prawda? Chwil, kiedy czujemy się trochę na uboczu, być może nawet zlekceważeni przez kogoś. Ale spójrzcie, jest sposób na zmierzenie się z tym, który naprawdę może zmienić grę dla was. Chodzi o to, w jaki sposób wybieramy odpowiedź na te sytuację, o bycie tym, który trzyma wodze swoich własnych emocji. To nie oznacza, że stajesz się bierną osobą, wcale nie. To o zrozumieniu, że twoja wartość nie jest związana z uwagą lub aprobatą nikogo innego. Więc powiedzmy, że decydujesz się ponownie skontaktować z kimś, kto zignorował cię pierwszy raz. Kluczem tutaj jest robienie tego z prawdziwym sercem, nie oczekując zbyt wiele w zamian. Ta postawa może wydawać się prosta, ale o Boże, jak jest potężna. Stajesz się mistrzem swojego emocjonalnego statku, rozumiejąc, że uznanie innych jest fajne, ale nie jest tlenem twojej samooceny. I ta zmiana perspektywy, jak postrzegasz i reagujesz na rzeczy, to prawdziwy moment zwrotny. To nie jest coś, co dzieje się z dnia na dzień. Oczywiście, ale to podróż transformacji, która warta jest każdego kroku. Zachowanie spokoju w obliczu odrzucenia to nie tylko sposób na pokonanie przeszkody, to proces wzrostu, zrozumienia, że Twojego spokoju ducha i pewności siebie nie determinują te pochwały z zapleców. I wiesz, co jest jeszcze bardziej interesujące? Ta pewność siebie, którą rozwijasz, ta samowystarczalność, ma swoje własne magnetyczne właściwości. Ludzie naturalnie przyciągają się do tych, którzy emanują pewnością siebie do tych, którzy nie rozpadają się na pierwszy widok obojętności. Zachowując spokój, nie tylko lepiej rozumiesz siebie, rozkwitasz. Stajesz się kimś, kto widzi w odrzuceniu niemur, ale trampolinę do samodoskonalenia. I to jest istota stoicyzmu, jeśli chodzi o radzenie sobie z przeciwnościami losu, sztuka bycia spokojnym, odpornym i przede wszystkim władcą samego siebie. Przechodzenie przez te wyzwania z podniesioną głową zmienia nie tylko to, jak siebie postrzegasz, ale też to, jak świat reaguje na ciebie. To o odnalezieniu siły w spokoju, o wiedzeniu, że Twoja podróż jest o tobie, a nie o walidacji innych. I to, moi przyjaciele, to lekcja, która jest warta swej wagi w złocie. Przyjmij odrzucenie. Może to brzmieć trochę nieintuicyjnie, ale czy kiedykolwiek pomyślałeś o mocnym uścisku odrzucenia? Dokładnie tak. Kiedy odrzucenie puka do drzwi, jedną z najlepszych rzeczy, jakie możesz zrobić, jest praktykowanie sztuki odpuszczania. Oderwania się. Nie chodzi o ignorowanie bólu, lub udawanie, że wszystko jest w porządku, kiedy tak nie jest, ale raczej o podjęcie tejże doświadczenia, dokładne przyjrzenie się i pomyślenie. No dobrze, co teraz z tym zrobić? Wyobraź sobie, że jesteś doświadczonym marynarzem, jesteś tam na swoim statku, stawiając czoła burzy, która nie jest łatwa, z falami, które wydają się chcieć cię wyrzucić za burtę w każdej chwili. Możesz pozwolić tym falom przewrócić Twój statek, albo możesz nauczyć się korzystać z nich na swoją korzyść, aby cię posunąć naprzód. Dokładnie o to chodzi, gdy mówimy o przekształcaniu odrzucenia w coś pozytywnego. Klucz do tego? Zmiana sposobu, w jaki patrzysz na odrzucenie. Zamiast traktować je jako niekończący się mur, dlaczego by nie spojrzeć na nie, jak na znak wskazujący na objazd? Objazd, który może zaprowadzić Cię w miejsca, o których nawet nie marzyłeś. Odkrywaj nowe rzeczy, które sprawiają, że Twoje serce bije szybciej. Może to być zagłębienie się w książkę, która zmienia Twój sposób patrzenia na świat, podjęcie wyzwania sportowego lub nawet zaangażowanie się w projekty, które dają Ci nową perspektywę na życie. Te doświadczenia nie są tylko po to, aby Cię rozpraszać, są one prawdziwymi mostami do samopoznania i osobistego rozwoju. I to jeszcze nie koniec. To naprawdę robi różnicę, gdy otaczasz się pozytywnymi ludźmi. Ludźmi, którzy podnoszą Cię na duchu, którzy Cię inspirują, wymieniajcie się pomysłami, marzeniami, aspiracjami. Bądź otwarty na prawdziwe słuchanie tego, co mają do powiedzenia. Ta wymiana tworzy niesamowite środowisko, w którym wszyscy mogą razem rosnąć. Pamiętaj zawsze, odrzucenie nie jest świadectwem Twojej wartości. W rzeczywistości jest to zaproszenie, szansa na lepsze poznanie samego siebie, na przemianę. I w miarę jak żeglujesz przez tę podróż, zauważysz, że to odrzucenie, które na początku wydawało się tak bolesne, tak naprawdę było pchnięciem, abyś znalazł jeszcze bardziej satysfakcjonującą i pełną znaczenia drogę. Udowodnij, że są w błędzie. To sprawa udowadniania innym, że się mylą, wiesz? Ma w sobie coś więcej niż tylko to. Chodzi o pokazanie sobie, czego jesteś naprawdę zdolny. Tak jak gdy ktoś wątpi w ciebie, zamiast traktować to jako ślepy zaułek, Dlaczego nie potraktować tego jako początek czegoś, co przewyższa twoje oczekiwania? Chodzi o wzięcie tego nie, które zostało ci podrzucone i zamienienie go w energię do wzrostu. Wyobraź sobie, że ktoś myśli, że w czymś nie jesteś dobry. Zamiast trwać w próbach udowodnienia im czegoś, skup się na sobie. Wkładaj w to całe swoje serce. Ucz się, praktykuj, poświęcaj się, aż osiągniesz poziom, który nawet ciebie zaskoczy. To nie chodzi o robienie wielkiego show de latych którzy w ciebie wątpili, ale obudowanie w swoim tempie i ciszy prawdziwego arsenału kompetencji i pewności siebie. I wiesz co? To jak bardzo to wpływa? Dużo bardziej przez to, co robisz, a nie przez to, co mówisz. Nie musisz chodzić po świecie ogłaszając swoje plany, ani ile już osiągnąłeś. Pozwól, żeby to, co robisz, mówiło za ciebie. Jeśli ktoś myśli, że nie jesteś kreatywny, zrób projekt, który pokaże przeciwnie. Jeśli ktoś cię nazwie niezaangażowanym, Niech twoje działania pokażą, jak bardzo to nieprawda. Ta osobista rewolucja doskonalenia się nie polega na sprzeczaniu się z tym, co myślą inni, ale na wyruszeniu w prawdziwą podróż w poszukiwaniu najlepszej wersji siebie. A kiedy zmieniasz tę narracje o sobie kolego, zmieniasz się. Pokazanie innym, że się mylili, nie polega na tym, żeby zmieniali zdanie, ale na tym, żebyś spojrzał w lustro i zobaczył zupełnie inną osobę. Ta podróż rozwoju na pewno zaskoczy wielu ludzi, ale najważniejsze, Zmieni całkowicie to, jak siebie postrzegasz. To nie tylko o uciszeniu sceptyków. Chodzi o ponowne zdefiniowanie, co DLA ciebie oznacza mieć rację. A w tej podróży największe zwycięstwo polega na zrozumieniu, że najcenniejszym uznaniem jest to, które dajesz sobie. Gdy to osiągniesz, zrozumiesz, że nie potrzebujesz uznania od nikogo, żeby znać swoją wartość. I to, mój przyjacielu, moja przyjaciółko, to prawdziwa rewolucja. Wykaż swoją wartość. Wiesz, kiedy odrzucenie puka do twoich drzwi, ten uczucie zostania zepchniętym na bok czy zapomnianym? No właśnie, boli. Ale posłuchaj, ten ból nie musi być tylko ciężarem na twoich barkach. Może być tak naprawdę impulsem, którego potrzebowałeś, by pokazać, z czego jesteś zrobiony. Gdy drzwi zamykają ci się przed nosem, czy to na spotkaniu, czy w kwestii awansu, weź głęboki oddech. To nie jest czas na tonięcie w sobie, ani na pozwolenie gorzkobiegu na przejęcie kontroli. To czas, by zamienić tę energię w coś pozytywnego. Dlaczego nie wziąć się za ten projekt, w którym wiesz, że będziesz świetny i rzucić się w wir pracy? Albo zaoferować się do prowadzenia czegoś nowego, pokazując, na co cię stać. Chodzi o to, brak uznania od innych nie obniża twojej wartości. W rzeczywistości daje ci czystą kartkę, by jeszcze mocniej wyrazić swoją obecność, przeciwstawiając się cieniom demotywacji i błyszczeć. Zawsze pamiętaj o tym przysłowiu – o zamykających się drzwiach i otwierających się innych. To nie jest tylko pocieszenie, to wezwanie do działania. Jeśli zostałeś odrzucony w czymś, może to być wskaźnik, że gdzieś tam za rogiem czeka coś lepszego, bardziej deela ciebie. Użyj tego jako momentu refleksji, by zharmonizować swoje talenty i pasje z tym, co robisz. To twój moment, by przepisać swoją historię, gdzie każde potknięcie to tylko początek sukcesu, który jeszcze przed tobą. Nie chodzi o udawanie, że wszystko jest w porządku, uśmiechając się na zewnątrz, a wewnątrz chcąc zniknąć. Chodzi o to, by poczuć wszystko, co jest do poczucia, a następnie iść naprzód, z elegancją. Stoicyzm, patrz tylko, ma w tym wszystkim cenną lekcję. Skup się na tym, co możesz kontrolować. Twoje działania i reakcje w obliczu odrzucenia są w twoich rękach. Ćwiczenie empatii, zarówno wobec siebie, jak i wobec innych, otwiera niesamowitą ścieżkę. Ten kolega, który wydaje się cię ignorować? Być może zmaga się z bitwami, o których nawet nie masz pojęcia. Zrozumienie tego pokazuje twoją siłę, nie słabość. Zastanów się, ucz się i pozwól sobie odrodzić się silniejszym i mądrzejszym. Więc nie, odrzucenie nie jest końcem twojej historii. To tylko punkt, w którym skręcasz na boczny tor, by stać się najbardziej niesamowitą wersją siebie. Patrz na to z mądrością kogoś, kto już wiele widział. I z energią kogoś, kto jeszcze wiele doświadczy. Odciń kontakty. Wiesz, ta sytuacja kiedy ktoś cię ignoruje albo odrzuca. Pierwszą rzeczą, która przychodzi na myśl, jest próba naprawienia tego, prawda? Wyciągnięcie ręki, próba wypełnienia ciszy czymś czymkolwiek. Ale co jeśli powiem ci, że ta cisza może być w rzeczywistości potężnym narzędziem w twoich rękach? To nie chodzi o bezczynność, nie. To chodzi o wykorzystanie tego momentu jako punktu zwrotnego. Wybranie nie reakcji, nie bombardowanie kogoś wiadomościami czy dzwonienie, to tak jakby krok wstecz, ale w mądry sposób. Ten czas, który dajesz, ta przerwa, to nie tylko oddech dla drugiej osoby, ale także kluczowy moment dla ciebie. To twoja szansa, żeby zatrzymać się i pomyśleć: stój, moja wartość nie jest uzależniona od opinii innych. Ta cisza to wszystko, tylko niebierność. To aktywny, przemyślany wybór. To nie tylko oczekaniu. To o wykorzystaniu tego czasu na refleksję, na wzrost. To jakby przycisk resetujący, który daje ci większą jasność, wzmocnienie. I ta decyzja o niekontaktowaniu się nie jest złośliwością. To stawianie granicy, aby zagwarantować Twój spokój ducha. To ty, mówiący sobie, zbyt wiele sobie cenię, by biegać za kimś. Przyjęcie takiego podejścia mówi wiele o Tobie, o Twojej samoocenie i pewności siebie. I patrz w świecie, gdzie każdy oczekuje natychmiastowych odpowiedzi, Twoja cisza może okazać się ogromnym punktem zainteresowania. Pokazuje, że masz równowagę, że Twoje życie ma wiele innych priorytetów i zainteresowań poza tą sytuacją. To nie chodzi o grę, żeby sprawić, żeby osoba żałowała albo wróciła czołgając się. To o pokazanie Twojej siły, że jesteś zrównoważony i nie tracisz łatwo centrum z powodu zewnętrznej akceptacji. I może to nie zmieni zachowania osoby, która cię odrzuciła, ale zmieni coś o wiele ważniejszego ciebie. Sprawia, że jesteś silniejszy, bardziej skoncentrowany i gotowy na to, co przyniesie przyszłość, z elegancją i wdziękiem, których tylko ci, którzy to przechodzą, potrafią docenić. To sposób na ponowne potwierdzenie sobie, że jesteś w stanie stawić czoła wyzwaniom z podniesioną głową, nie tracąc swojego centrum. Wyjdź i baw się dobrze. Porozmawiajmy o czymś istotnym o znaczeniu wychodzenia i czerpania z życia radości, zwłaszcza gdy odrzucenie puka do twoich drzwi. Wydaje się to sprzeczne, co nie? Mamy tendencję do chowania się, rozmyślania o tym, co poszło źle. Ale wiesz co? Jest tajemnica, która może odmienić sytuację. Aktywne poszukiwanie momentów radości to właśnie może zrobić różnicę. Nie chodzi o udawanie, że wszystko jest w porządku, kiedy tak nie jest. Chodzi bardziej o stworzenie swoim uczuciom nowej przestrzeni do oddychania. Może to być czas, żeby spróbować swoich sił w hobby, o którym nigdy wcześniej nie myślałeś, albo odkrycie ponowne starej pasji, która zagubiła się gdzieś w zakamarkach twojej pamięci. Traktowanie poszukiwania radości jako aktu buntu przeciwko odrzuceniu może być niesamowicie potężne. A wiesz co jeszcze? Jesteśmy istotami społecznymi wzmacniamy się, odbudowujemy w doświadczeniach, które dzielimy. W drodze do pokonania trudnych chwil przypisz ogromną wartość swojej drużynie. Zaproś przyjaciół na spacer, dołącz do projektu artystycznego w swojej społeczności, albo po prostu podziel się z nimi dobrym posiłkiem. Te chwile razem idą znacznie dalej niż tylko poprawa nastroju. Wprowadzają cię z powrotem do gry, w tę niesamowitą sieć ludzkich powiązań. Każdy śmiech, każda opowiadana historia to przypomnienie, że jesteś o wiele więcej niż jakikolwiek potknięcie, które życie ci podarowało. Jesteś częścią czegoś większego, narracji pełnej powiązań i wytrwałości. Więc nawet gdy odrzucenie próbuje cię pociągnąć w dół, pamiętaj. Na zewnątrz czeka cały świat, pełen możliwości i chwil czekających na to, by zostały przeżyte. To w tym świecie, w tej wymianie z ludźmi i w nowych doświadczeniach, znajdujemy prawdziwą esencję życia. No to, bierzmy się za przygodę. Daj im traktowanie milczenia, wyobraź sobie sytuację, jesteś tam spokojny, a nagle ktoś cię ignoruje. Co robisz? No cóż, istnieje ruch, który może być potężniejszy niż jakiekolwiek słowa milczenie. Ale patrz, nie chodzi o manipulację czy o zachowanie obojętności, rozumiesz? To bardziej o docenianie swojego wewnętrznego spokoju. Jeśli ktoś postanowił, że nie jesteś wart jego uwagi, po co marnować swoją energię, próbując udowodnić coś przeciwnego? Co? Powiedzmy, że jesteś na imprezie. Zamiast rozmyślać, dlaczego ktoś cię nie zauważa, skup się na ludziach, którzy lubią twoją wibrację. To podejście jest ogromnym oświadczeniem, że znasz swoją wartość i na pewno nie zależy ona od cudzego uznania. A kiedy nie ma wyjścia, kiedy musisz rozmawiać z kimś, kto cię ignoruje, zwłaszcza w kontekście pracy, zachowaj profesjonalizm. Rozmawiaj, ale trzymaj się tematu, nie mieszać spraw prywatnych. To unika zbędnych dramatów i pomaga skoncentrować się na tym, co naprawdę ważne. Teraz, jeśli sytuacja z ignorowaniem się utrzymuje, czas zastanowić się nad cofnięciem się, ale uwaga, to nie chodzi o rezygnację. To strategiczny wybór, rozumiejąc, że masz więcej do zrobienia, lepsze osoby do poznania i sytuacje, które naprawdę przyczyniają się do Twojego rozwoju i szczęścia. Decyzja o nieangażowaniu się w beznadziejną walkę nie jest porażką. To wybór postępu w kierunku lepszych rzeczy, zdrowszych relacji i niezachwianej wewnętrznej harmonii. Więc sposób, w jaki radzisz sobie z obojętnością, nie pokazuje słabości, wręcz przeciwnie, ujawnia Twoją siłę, Twoje szacunek dla samego siebie. To znak, że rozumiesz, co jest tego warte, a co nie jest Twoim czasem, i to, mój przyjacielu, moja przyjaciółko, to prawdziwe zwycięstwo. Buduj swój status społeczny. Wyobraź sobie scenę, w której czujesz się trochę. Niewidzialny brzmi źle, co nie? Ale uwierz lub nie, tutaj tkwi ukryta złota okazja. Stoicyzm, ta starożytna filozofia pełna życiowych lekcji, daje nam cenną wskazówkę. Wykorzystaj te chwile niewidzialności jako odskocznie do samodoskonalenia. Zamiast gonić za aprobatą innych, dlaczego nie skupić się na staniu się lepszą wersją samego siebie? Chodzi nie tylko o podniesienie się w społecznej hierarchii, to bardziej o podniesienie swojego poziomu osobistego rozwoju. Może to oznaczać poprawę swojego zdrowia fizycznego, zaangażowanie się w nowe hobby, o których nie wiedziałeś, że sprawią ci tyle radości, czy też rozwijanie kariery. Te inicjatywy nie są tylko zajęciami, są potężnymi narzędziami do budowania silniejszej, bardziej wytrzymałej wersji siebie. Kiedy decydujesz się podzielić swoją podróżą, nie chodzi o to, aby zdobywać poklepywania po plecach. Chodzi o nawiązywanie prawdziwych połączeń. Twoja historia może być mostem, który prowadzi do spotkania osób, które są na tym samym etapie, z podobnymi zainteresowaniami i podobnym sposobem postrzegania świata. I wiesz co, angażowanie się w wolontariat czy budowanie relacji nie służy tylko do poprawienia swojego CV. Chodzi o utkanie sieci znaczących relacji, budowanie społeczności. Takie spojrzenie na budowanie swojego statusu społecznego, płynące z filozofii stoickiej. Pokazuje, że osobisty rozwój i wkład w dobro wspólne idą w parze. Chodzi o to, aby mieć wpływ na swoje życie i jednocześnie pozytywnie wpływać na społeczność wokół siebie. Więc w końcu, budowanie swojego statusu społecznego to naprawdę o odzwierciedleniu całego twojego wysiłku w bycie lepszą osobą, nie tylko DLA siebie, ale DLA wszystkich wokół ciebie. Znajdowanie siły w obojętności. Wiesz ta dość przygnębiająca atmosfera, kiedy czujesz, że jesteś ignorowany? No właśnie, pierwszą reakcją może być próba przyciągnięcia zainteresowania z powrotem, prawda? Ale pomyślmy inaczej, idąc za duchem stoicyzmu, teraz nie jest czasem na błaganie o uwagę. W rzeczywistości jest to doskonała okazja do zakotwiczenia się w tym, co naprawdę ma znaczenie Twojej wartości i niezależności. Kiedy ktoś decyduje się Cię ignorować, nie jest to sygnał, aby podkręcić głośność i próbować wejść w pole widzenia tej osoby. Wręcz przeciwnie, to idealny moment, aby zanurzyć się w sobie i potwierdzić swoją wartość. Stoicyzm mówi nam, że nasza samoocena nie powinna być jak rollercoaster, zależna od ilości uwagi, którą otrzymujemy. To otrzymaniu się mocno swojej wartości, wiedząc, że nie jest ona do negocjacji. Zanurz się w swoje pasje, w działania, które sprawiają, że twoje serce bije mocniej. Wszystko to z dużą dawką samodzielności. Nie chodzi o to, żeby się pokazać, żeby ktoś zauważył, co traci. To o tym, żebyś ty rozpoznał swoją wartość, czerpiąc radość z działań, które naprawdę cię uzupełniają. Znajdź swoją ekipę, tych ludzi, którzy naprawdę cenią twoją obecność i zbuduj życie, które sprawia, że budzisz się dumny każdego ranka. To nie jest bierność, to czysta akcja. To o przyjęciu swojego życia z całym zaangażowaniem, koncentrując się na swoim rozwoju i szczęściu, tak bardzo, że potrzeba zewnętrznej aprobaty po prostu znika. Więc zapomnij o próbach przyciągnięcia uwagi, która jest tak przelotna. Inwestuj w siebie, w swoje życie, w budowanie czegoś, co sprawia ci radość, bez względu na to, co myślą inni. Pozwól swojej pewności siebie i samoocenie być bezpośrednim odzwierciedleniem twojego rozwoju osobistego i osiągnięć. To nie jest przedstawienie dla innych do oglądania. Ta stoicka postawa nie dotyczy tylko radzenia sobie z odrzuceniem, ale o podniesienie jej na wyższy poziom. To zamiana tego nie w szansę, aby stać się jeszcze bardziej pewnym swoich przekonań, pogłębić swoje zrozumienie własnej wartości. W ten sposób odrzucenie, zamiast być przeszkodą, staje się szansą, aby wzmocnić twoje determinacje i uznać, jak naprawdę cenny jesteś. Daj im leczenie milczeniem. Z tym spotkaniem obojętnością, kto by nie miał do czynienia co nie. Ale powiem ci sekret, który może zmienić twój sposób radzenia sobie z tym leczenie milczeniem. Wybór milczenia, gdy ktoś cię ignoruje, nie polega na zdobywaniu jakiejkolwiek przewagi nad tą osobą, jest znacznie głębszy. Chodzi o zachowanie swojego godności nietkniętej. Stoicyzm, ta mądra filozofia starożytnej Grecji, uczy nas używania milczenia nie dla prowokacji czy manipulacji, ale jako drogi do samorefleksji, do opanowania swoich emocji. Kiedy decydujesz się odpowiedzieć milczeniem na obojętność, nie jest to kwestia ignorowania, dela ignorowania. Pozwól temu milczeniu być czasem, abyś mógł zanurzyć się w sobie, naprawdę zrozumieć swoje uczucia, oczyścić umysł. Nie chodzi o karanie tych, którzy cię zignorowali, chodzi o ciebie, o zachowanie swojego spokoju wewnętrznego. W tym milczeniu, uwierz mi, jest cały wszechświat możliwości do osobistego wzrostu. To nie zamykanie drzwi na świat, ale otwieranie ich DLA siebie. Stoicyzm zachęca nas do podjęcia tych chwil i wykorzystania ich do zastanowienia się nad naszymi cnotami, nad wartościami, które niesiemy i nad tym, w jaki sposób chcemy się relacjonować z otaczającym nas wszystkim. To szansa, aby zadać sobie pytanie, dlaczego to mnie niepokoi? Co mogę stąd wynieść jako naukę? Jak mogę to wykorzystać, aby rozwijać się? Ten rodzaj milczenia jest konstruktywny, przyjacielu, nie jest to niczego niszczący. To czas na wzmocnienie, kim jesteś i sprawienie, aby twoje działania odzwierciedlały twoje zasady. Więc jeśli wybierzesz milczenie, niech będzie to świadomy wybór, wynikający z pragnienia dbania o siebie, działać z mądrością. Wybór braku reakcji nie polega tylko na zignorowaniu tych, którzy cię zignorowali. To, w rzeczywistości, uważne słuchanie samego siebie. Zachowanie spokoju i skupienie się na własnej podróży. To życie stoickie w praktyce, poszukiwanie umiaru i samokontroli, pokazując, że w obliczu przeciwności wybierasz spokój. To styl życia, codzienna praktyka spoglądania wewnętrznie i idąca naprzód, wiedząc, że twój spokój ducha jest znacznie cenniejszy niż jakakolwiek zewnętrzna prowokacja. Bądź uprzejmy, ale emocjonalnie z dystansem. Wiesz, czasami napotykamy na obojętność, która potrafi boleć, prawda? Ale wiesz co, istnieje sposób radzenia sobie z tym, który może pomóc ci wyjść obronną ręką. Nawet kiedy ktoś decyduje się cię ignorować, staraj się zachować spokój i odpowiadać z uprzejmością. Nie chodzi o bycie obojętnym, ale o dbanie o swój wewnętrzny spokój. Uśmiechnij się, powiedz dzień dobry, bądź grzeczny, ale nie oczekuj niczego w zamian. Twoja uprzejmość nie jest towarem wymiennym. To prezent, który wybierasz dać. Zachowanie tego emocjonalnego dystansu nie oznacza, że budujesz mur wokół siebie. Bardziej chodzi o to, aby wiedzieć, gdzie ty kończysz, a gdzie zaczyna się druga osoba. Pamiętaj, kontrolujesz swoje działania, ale nie sposób przewidzieć, jak inni zareagują. Ta postawa nie pokazuje słabości, wręcz przeciwnie, jest to oznaka niesamowitej siły i szacunku do samego siebie. To świadome postanowienie, że nie pozwolisz, aby czyjeś zachowanie zburzyło Twoją równowagę emocjonalną. Będąc uprzejmym, ale bez zbytniego zaangażowania, jasno dajesz do zrozumienia, że obojętność innych nie zaburzy Twojego spokoju. Przyjęcie tego sposobu działania nie tylko chroni Cię, ale też daje ci moc. To idealne połączenie życzliwości z emocjonalnym odcięciem i człowieku to czysta mądrość stoicka. Potrafisz spokojnie współdziałać z każdym, zachowując przy tym swoją emocjonalną integralność. To sposób pokazania szacunku DLA, samego siebie i innych, pokazując, jak bardzo już dojrzałeś. Przebywanie przez fale odrzucenia, nie dopuszczając do przewrócenia łodzi, jest wyzwaniem, ale dzięki temu równowaga między byciem uprzejmym, a jednocześnie emocjonalnie niezależnym, pokazuje, że masz poczucie spokoju i godności, których nikt nie jest w stanie zachwiać. To nie chodzi o ukrywanie swoich uczuć, ale o bycie ich prawdziwym mistrzem. Trzymaj się więc mocno i idź naprzód, pełen pewności siebie. To nie tylko DLA pokazania innym, że jesteś odporny, to, żebyś sam sobie o tym przypomniał. To subtelny, ale potężny sposób na powiedzenie, że Twoja wartość nie zależy od nikogo innego niż ty. Kultywuj odporność poprzez akceptację siebie. Wiesz, mówienie o kultywowaniu odporności poprzez akceptację siebie to trochę jak wchodzenie w bardzo osobistą podróż, wiesz? Życie ma ten specyficzny sposób testowania nas, rzucając nam krzywe, strome podjazdy i czasem nagłe burze. Ale oto rzecz: sposób w jaki stajemy temu wszystkiemu naprzeciw, wiele mówi o nas. A jednym z najpotężniejszych sekretów tej bitwy jest akceptacja siebie. Kiedy mówimy o akceptacji siebie, nie chodzi tylko o lekceważenie wad i iść dalej, to jest głębsze. To patrzenie w lustro, rozpoznawanie siebie ze wszystkimi mocnymi stronami i obszarami, które nadal mogą się poprawić, i mówienie w porządku. To zrozumienie, że doskonałość nie istnieje i że nie ma nic złego w byciu niedoskonałym. To nie oznacza ulegania, ale rozpoznawanie punktu wyjścia DLA jakiegokolwiek rozwoju. Odporność bierze się z tej akceptacji, z tego solidnego fundamentu, wiedząc, kim jesteś. Kiedy akceptujesz siebie, odrzucenia, krytyka. Nie załamują cię tak łatwo. Znasz swoją wartość, a jedno nie tu, kwaśny komentarz tam, nie zmienią tego. Wręcz przeciwnie, mogą nawet cię wzmocnić, ponieważ już masz tę wewnętrzną pewność siebie, tę wiarę we własne siły, która mówi: Mogę to przejść, jestem więcej niż ta sytuacja. I bądźmy szczerzy, kultywowanie tej odporności to nie proces, który dzieje się z dnia na dzień. To codzienna praktyka, ciągłe zobowiązanie do traktowania siebie z miłością wybaczania sobie za błędy i uczenia się z nich, świętowania zwycięstw, nawet tych najmniejszych. Każdy krok, jaki podejmujesz w tej podróży akceptacji siebie, to kolejna cegła w budowie twojej odporności. Bo w końcu być odpornym to wiedzieć, że pomimo wszystkich upadków, masz w sobie siłę, aby wstać, a ta siła bierze się z prawdziwego miejsca i akceptacji samego siebie. Więc kiedy życie postanowi wystawić twoją odporność na próbę, Pamiętaj, że kluczem do przejścia przez cokolwiek jest ta głęboka akceptacja siebie. Kultywowanie odporności poprzez akceptację siebie to wybór, który podejmujesz codziennie, wierząc w siebie i swoją wartość, niezależnie od burz, jakie mogą się pojawić. Zamień obojętność w kreatywną, samopoznawczą podróż. Wiesz, stawić czoła obojętności może być jedną z tych rzeczy, które naprawdę cię testują. To jakbyś nagle znalazł się na ogromnej scenie. Ale z zasłonami zamkniętymi i nikim w widowni, by oglądać Twoje występy. Co więc zrobić? Możesz wybrać encyklopedyczną ciszę jako zaproszenie do niezwykłej podróży odkrywania siebie poprzez kreatywność. Pomyśl o tym. Kiedy świat na zewnątrz się ciebie nie przejmuje, masz pustą płótno, kartkę papieru, przestrzeń tylko dla siebie, aby tworzyć bez ograniczeń zamiana tej obojętności w paliwo DLA twojej kreatywności, to jak znalezienie sekretnej wyjścia z pomieszczenia bez drzwi. Zacznij od zadania sobie pytania: Czego zawsze chciałem spróbować, ale nigdy nie miałem odwagi ani czasu. To może być nauka gry na instrumencie, zanurzenie się w malarstwie, pisanie wierszy, tańczenie w salonie bez nikogo patrzącego, gotowanie czegoś egzotycznego, albo cokolwiek co sprawia, że twój serce bije szybciej. Teraz jest czas, abyś eksplorował te pasje bez żadnego ciśnienia, aby zadowolić kogoś innego niż siebie. I wiesz co, nie musisz być ekspertem od razu. Piękno tkwi właśnie w procesie, w odkrywaniu, w uczeniu się przez działanie. Każdy błąd, każda próba, to kolejny krok na twojej drodze samopoznania. Zaczynasz lepiej rozumieć, kim jesteś, co lubisz, co cię porusza. Ponadto, angażując się w te działania, zaczynasz budować wewnętrzny świat tak bogaty i pełen życia że zewnętrzna obojętność traci na sile. Tworzysz schronienie, miejsce tylko dla siebie, gdzie opinie innych nie mają znaczenia. I niezauważalnie stajesz się bardziej interesującą wersją samego siebie, nie dla innych, ale dla siebie. Ten proces zamiany obojętności w kreatywną podróż samopoznania nie tylko odpycha ciężar odrzucenia, ale także napełnia cię poczuciem spełnienia i satysfakcji osobistej. Odkrywasz nowe talenty, nowe hobby, nowe pasje. A kto wie, może w miarę jak będziesz podążał tą drogą, ludzie zaczną dostrzegać ten blask, który promieniujesz, przyciągnięci twoją energią i tym, co stworzyłeś z ciszy. Więc zamiast stać tam bezczynnie, czekając, aż zasłony się otworzą, a widownia się pojawi, złap tę obojętność i zamień ją w coś wspaniałego. Pozwól, by była ona tym kopnięciem, którego potrzebowałeś, aby zapuścić się w nieznane terytoria twojej kreatywności. W końcu możesz odkryć że najważniejszym spektaklem nie jest to, co dzieje się na zewnątrz, ale to, co tworzysz wewnątrz siebie. Dziękujemy za oglądanie. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby otrzymywać kolejne treści. Do zobaczenia w następnym filmie.